A niech się wam i tu tak, chłodzi. Drodzy widzowie, nie dacie rady. Ty nie gadaj tam do mikrofonu, bo masz mikrofon i się sprzęga. Ja już zacząłem robić film. Oj, przepraszam. Ja tylko poszedłem po papierosa. Także widzowie, nie gniewajcie się. Jest klientem banku. O, tak, właśnie wchodzi do banku. Biorę tylko papierosa. W Zakopanem. O, tam jest Giewont. Drodzy widzowie, zobaczcie, za drzewami. Widzicie Giewont? Widzicie? Tam jest Giewont. Gdzie ten Giewont? No tam jest Giewont. Za tymi drzewami. Śpiący rycerz. A tu jest pomidorek. Siemanko. Ty ma być witam ciebie was. Ketchup. Tak powiedział Broda, doktor Broda. Że ketchupa z ciebie zrobi. Ale nie, powiem wam widzowie, nie ma takiej firmy, która by ten ketchup zrobiła. Nie ma takiej firmy. Ja myślałem, że ty się odgryziesz, że będzie kaszanka ze skwareczkami i z cebulką. To chyba z niego. No mówię. Nie, no. Artur. Pomidor, miło cię widzieć. Wzajemnie. Posłuchaj, jakbyś witamy w Zakopanem. No właśnie. Jakby nie było. Jak ty opowiadałeś o tym, że tam bilet ukradziono, że tam was wysadzono, tak. To ja myślałem, że wy ściemniacie, a tu proszę bardzo. Giewont jako żyw. Normalnie. A jak to miało być? Słuchajcie, po tych nagrawkach, tak jak był na live Jacek, po tym horonarium, cośmy dostali, kupiliśmy sobie nowe buty, nowe buty. Pokaż, że to są raki, No są raki. No pokaż. Poczekaj. O. Tylko muszę usiąść. No właśnie, oczywiście, że tak, bo tu kawka jest. Ty już wypiłeś? No a jak? A może zobacz, no. Z rakami. A masz raki. I to się rozumiem, te kółka tak się odchylają. Tak. No. To są z dobre rakami. Buty na Zakopane. No dokładnie. A uważasz, że moje to gorsze? No, moje to gorsze kroksiki? No twoje to na pewno, no gdzie w kroksach na góry? A no to się przekonasz? Gdzie w kroksach na góry się wybierać? A to się przekonasz? Jakie to góry? Gubałówka to góry? To góreczka. Słuchaj, na gubałówkę to ty sobie wjedziesz kolejką. No widzisz, a na kroksach zjadę. Na kroksach zjadę. Ja nie wiem czy mnie stać, bo ja nie potrafię, wiesz, taksować. Ile taki bilet kosztuje na górę? Wiesz co, w tą i z powrotem 32 zł. A, to może jakoś do góry i na dół. To może jakoś dam radę. No. Artur, opowiadaj, bo to, że my nagrywamy pierwszy film Zakopanego w tym miejscu, to nie jest przypadek, bo to jest miejsce bardzo szczególne. Po pierwsze, jest tu rzut beretem od dworca kolejowego. No jest. A po drugie, to wyście w tym miejscu tutaj... Spali. Pierwszą noc. Tak. A teraz mieszkacie na pokojach. Słuchaj, żeśmy przyjechali tutaj, do Zakopanego, szukaliśmy miejsca tam po blokach, po blokowiskach, jak się odwrócisz, tam są takie blokowiska. To mam się w tę stronę odwrócić? Tam są blokowiska. No albo w którą chcesz, tam są blokowiska. No okej, okay, dobra, wierzę ci. Nie widzę, ale wierzę. No. I tam żeśmy szukali klatki do spania, aha. No ale niestety wszystkie były zamknięte. No ale że nam było za bardzo zimno, tak przyszliśmy tu do bankomatów. Bankomaty były otwarte, także my tak jak chłopaki tam teraz siedzą, to wiesz, czyli Pinokio i Janek, jeszcze nie ma krzywki. Tak, no i oni tam siedzą i wiesz, jest ciepło. Czyli wyście nie spali tu na tych schodach, nie. Tylko tam za... Tak, dokładnie w bankomacie za drzwiami. Tymi drzwiami, ale to też trzeba było wiedzieć gdzie szukać, nie? Wiesz co, no daleko żeśmy nie musieli szukać, no bo żeśmy, wiesz, no szli tutaj, na te bloki i z powrotem zobaczyliśmy, czy są bankomaty otwarte, no i w tych bankomatach po prostu położyliśmy się spać. O której godzinie żeście tutaj przyjechali? 22:30. A, czyli dość już późno było i spaliście tak po prostu na tym twardym podłożu? Żadnego tak, kartonu, ale, nic? Nie, nic. Ale kaloryfer normalnie grzeje, było ciepło, zajebiście było. Czy wtedy, kiedy żeście tutaj przyjeżdżali, miałeś obawy, że będzie noc, że nie będziecie mieli gdzie spać, że będziesz musiał się przebujać no, w dobrych butach, co prawda, ale jednak po nocy po Zakopanem? Wiesz co, ja ci powiem, że z początku byłem bardzo zdenerwowany, bardzo. Bo nie wiedziałem, co mnie tutaj czeka, nie wiedziałem. Mhm. I wiesz, jak żeśmy szukali tego miejsca do spania, to już zaczynałem się wpieniać, czyli wkurwać. No. O, Pinokio! Pinokio! Dzień doberek. No. I... Na ciebie też przyjdzie czas, na razie nie masz przyjętego mikrofonu, więc
Pozwól, że będę kontynuował z Arturem. No i? I powiem ci, że byłem naprawdę bardzo zdenerwowany, bo nie wiedziałem, gdzie mam się położyć spać, żeby nie zmarznąć i tak dalej, nie? Aha. No. Dalej znaleźliśmy z Pinokiem, że tak powiem, z Pinokiem znaleźliśmy właśnie te bankomaty. To nie można o was powiedzieć, że jesteście jak bracia, bo Pinokio jest w ogóle bardzo wysoki. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. Pinokio, podejdź tu do mnie, proszę. I stańcie obok siebie, tylko na jednym schodku. Ty jesteś niesamowicie wysokim facetem. Dawaj, siadaj, siadaj koło mnie. On jest bardzo wysoki i szczupły, jak tyczka. Artur, opowiadaj, co by się stało, gdybyście nie znaleźli tego bankomatu, gdyby te drzwi były... Zamarzlibyśmy. Nie. No tak, byśmy nie. zamarzli, bo by była minusowa temperatura, to byśmy zamarzli. Dlatego... Jaki był plan B? No plan B to były właśnie bankomaty. Jaki był plan C? No, komunikacja miejska w Zakopanem, metro w Zakopanem? Komunikacja miejska tutaj w Zakopanem jeździ dopiero od 5 godziny rano, a myśmy przyjechali o 10:30. A poczekalnia dworcowa? Zamknięta. Inne pociągi w inne miasto ruszyć? Nie. Czyli musielibyście zamarznąć? Tak. Albo chodzić, biegać dookoła Krupówek, żeby nie zamarznąć? Dokładnie. Ale myśmy sobie znaleźli te bankomaty. Ale to czy to nie jest tak, żeście troszeczkę nie przemyśleli sprawy, bo gdybyście przyjechali wcześniejszym pociągiem, to byłoby więcej czasu na reakcję. Ale wiesz, jak było pociągami. Nas by rzucili z pociągów, a myśmy się by cpanili i za te honorarium żeśmy sobie kupili bilety na Flixbusa. Honorarium, jak to dumnie brzmi. Posłuchaj, ostatecznie żeście się ogarnęli bardzo szybko, mieszkacie na pokojach, w pościelach, tak, tak. Telewizja, ciepła woda i tam śniadanka, tak. I tak dalej, ale też mówisz, że jeżeli chodzi o hajs, to jest spoko całkiem, że lepiej niż w Berlinie. No tak mi powiedziałeś. No tak. Ile tam po kieszeniach masz tego? Wiesz co, teraz w kieszeni mam jakieś 16, 17, 18 zł. Ale dzień się nie skończył. Ale bywało gorzej i brawo bili. A gdzie? Co ty? To ja ci powiem, że my w ciągu dnia z Pinokiem to potrafimy zarobić nawet do 100, 120, 150 zł dziennie. Posłuchaj, pokazywałeś mi, że masz 5 stów i to już po śniadaniu. To wszystko tutaj ustukane na... No tak. Nie można powiedzieć na kubeczku, tak. Bo to się kubeczku nie stawia. Nie, ludzie nadmawają. Na łapkę. Dokładnie. I jak to się robi? Widziałeś. Wysyłałem ci zdjęcia. Placek po zbójnicku, jajeczniczka, wszystko, piweczko, soczek, grzane piwo. Wszystko ludzie dają. I jak tu się to robi? Czy musisz tak zaciągać spod Halańska, udawać, że jesteś stąd? Nie, nie. Na tak zwanego misia, tak jak mówiłem, panda. Czyli na pandę raczej. Jak ludzie reagują? Normalnie. Turyści. Ach, to turyści. A turysta, który nie został naciągnięty, nie jest turystą. A, rozumiem. To w ogóle trzeba sobie wpisać jako taki punkt programu pobytu w Zakopanem, żeby Pomidora i Pinokia obdarować, no właśnie teraz czym? Monetą czy szelestem? Wiesz co? Szeleścik, dobry geścik. Szeleścik, dobry geścik. I jakie tu są datki? Różne. No, a ogólnie to, wiesz, ludzie nam kupują jedzenie. Ciepłe jedzenie, wiesz, czyli ciepłą herbatę. Żyć nie umierać. No, to znaczy żyć nie umierać. Wiesz co, my chcemy to zmienić. Aha. My naprawdę chcemy to zmienić, dlatego że przyjechaliśmy do Zakopanego, mamy pracę, zaczynamy pracę od czwartku na restauracji. Ale to ciągle mówicie, że zaczynacie pracę, to znowu zaczyna być to samo, że od poniedziałku łatwim pracę, nie? Nie, Jacek, ja ci powiem to szczerze. Myśmy teraz czekali na ciebie, aż przyjedziesz. Okej. Okay. Aż przyjedziesz. Mhm. Żebyśmy mogli z tobą zrobić nagrania, aha, żeby było wszystko w porządku i tak dalej, żeby widzowie wiedzieli. Ale naprawdę, widzowie, od czwartku, tego czwartku, od tego tygodnia zaczynamy pracę w restauracji. A dzisiaj jest poniedziałek. Tak. Wtorek? Dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj jest wtorek. To niedużo wam zostało. No. Od tego najbliższego czwartku. Tak. Dobra, a myśmy czekali na ciebie. Jak to się stało, że macie gdzie mieszkać? Wiesz co, jak to się stało? Pinokio ma tutaj kuzyna. Idź po niego, idź po niego. Nie. Niech się grzeje. Przyjdzie czas na kuzyna. To ja nie wiedziałem, że Janek jest swoim kuzynem. Tak, Janek jest moim kuzynem. Janek. Janek, najbliższa rodzina. To ty nie wiesz, jak twój kuzyn ma na imię? Powiedziałeś Jarek. Wiem. Przed chwilką. Janek. No. Jasiu. No. I po tym kuzynie macie teraz chatę. Tak.
To znaczy z nim mieszkam. Rozumiem. A można wiedzieć, jakie są rozliczenia z kuzynem, czy płaci się mu coś? Nie? Wiesz co, my z kuzynem się nie rozliczamy, tylko to jest tak, że po prostu daję mu po 500 zł. O, jest Janek. O, łatwo poznać, bo czapka taka sama. Tak. O, poleciał. Udaje, że nas nie zna. Udaje, że nas nie zna. Bardzo sympatyczny chłopak, tak. I ogarnięty. Tak. Był tak. Na ulicy, a ma dom. I to nie tak jak Pinokio w wyobraźni. Tylko prawdziwa chata. Artur, jeszcze jedna sprawa, mianowicie wy wykorzystujecie ten wyjazd nie tylko po to, żeby przetrwać, czy nie tylko po to, żeby się no, nabomblować, ale również żyjecie, zwiedzacie. Żyjemy, przeżywacie. Zwiedzamy i próbujemy stanąć na nogi. I to jest najważniejsze. Aha. To jest najważniejsze. Że to... chcemy iść do pracy, a tym bardziej, że tutaj w Zakopanem zaczyna się sezon. Także jak sezon się zaczyna, to praca będzie w brud. Ale wytłumacz mi jedną rzecz. To co powiem, to tak nawet może trochę zabrzmi niemoralnie, ale trudno. Zmierz się z tym pytaniem. Po co ci praca, jeżeli ty masz hajs z ulicy? Po co mi praca? No. To ja ci powiem. Mam dość wyzyskiwania od innych ludzi pieniędzy. Aha. A potrzebuję sam na siebie zarobić. Żeby po prostu wiedzieć, co to jest, wiesz, zarobek sam dla siebie. Kiedy ty ostatni... A koko było. Kiedy ty ostatni raz pracowałeś? Ile ty przepracowałeś w swoim życiu? Wiesz co, no ja pracowałem na budowach, wykończeniówki i tak dalej, ale to były... Załóż mi rękawiczkę, proszę, bo mi ręce odpadną. Ale to były dawne czasy. I powiem ci, że... No załóż mi rękawiczkę. Nigdy nikomu nie rękawiczki nie zakładałeś? Mówiłeś, że masz dzieci. Mówiłeś, że masz dzieci. O. Bardzo ci dziękuję. Mocniej. O. O. I tu jeszcze trzeba na paluszki założyć. Opa. O, bardzo dziękuję. U. No właśnie, to już to rozumiem. Ale powiedzcie mi, co już widzieliście w Zakopanem? Co tutaj no, można doświadczyć? Widzieliśmy śpiącego rycerza, byliśmy na Gubałówce. No ale to tylko tak przez te drzewa żeście widzieli, nie, no, na górze nie byliście. No, nie, no na śpiącym rycerzu żeśmy nie byli, ale na Gubałówce żeśmy byli. Aha. I tam, tak jak ci wysłałem zdjęcie... Tak. Tak, tak, tak jak żeśmy byli na Gubałówce, to ci zdjęcia wysłałem z Gubałówki, wiesz... całego Zakopanego. No, a ogólnie rzecz biorąc jeszcze cały czas do czwartku będziemy zwiedzać. Które miejsce Zakopane, jeżeli chodzi o twoje doświadczenia z bezdomnością, byłoby na pudle? Oj, to ci nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Berlin czy Zakopane? Zakopane. Zakopane, Zakopane czy Warszawa? Zakopane. Czy Trójmiasto? Zakopane. Hiszpania, Walencja, Alicante. Tam cię jeszcze nie pomidor. Było. Zapraszam. I już ostatnia sprawa, bo ja marznę. O! Właśnie, dobrze zrobiłeś. Tak trzeba. Rękawiczki. Ja tu myślałem, że ty będziesz misia udawał. Tak, białego. Skrupówek. Pokaż mi, jak ty jesteś ubrany. Zawstydź mnie. Proszę bardzo. Zawstydź mnie. Tobie jest zimno, nie? No, a ja wiesz, ja jestem tylko po nocy. Tutaj pod tą kurtką mam koszulkę. T-shirtik. Nic więcej. Nie jest ci zimno, ale za to buty ciepłe. No, słuchaj, te buty to są za honorarium, co żeśmy kupili w Warszawie. Ja się bardzo cieszę. Ja za te buty z rakami, widzowie, patrzcie, z rakami. No. No. Dałem 139 zł w lumpeksie. A normalnie to byś pewnie pod 5 stów. Tak, dokładnie. Pod 5 stów. I nie marzniesz. Nie. Łapki bez rękawiczek, nie ma również. Artur? Troszkę musisz mniej zapiąć. Mniej musisz zapiąć, bo mikrofon. Zapiąłem, no nie aż tak bardzo. Dobra, nie jest mi zimno. Łapki? Nie jest mi zimno. Łapki? Damy radę. Mogłyby grać na fortepianie jeszcze. Wiecie jak to jest. Artur, bardzo ci dziękuję. Nie ma za co. Wszystkiego dobrego. Sitting in the basement.